Sylwia Jarmusz, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na rozmowę dnia. Moim i Państwa gościem będzie dzisiaj pan profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. A nasza rozmowa może być istotną wskazówką dla wszystkich tych, którzy właśnie szukają odpowiedzi na pytanie, co zrobić, by choć trochę łatwiej przejść przez ten trudny czas pandemii. Co zrobić? Wyjść, proszę Państwa, na spacer, a podczas tego spaceru obserwować ptaki. Bo jak wykazują badania, których inicjatorem i pomysłodawcą jest mój dzisiejszy gość, ci, którzy tak robią, są bardziej zrelaksowani, spokojniejsi i po prostu zdrowsi. Jak to działa? Oto już teraz pytam mojego rozmówcę. Dzień dobry, panie profesorze. O, jest pan profesor. Bardzo dziękuję, że zechciał pan przyjąć zaproszenie do tej naszej wirtualnej rozmowy. No i poprosimy o więcej szczegółów dotyczących wyników państwa badań przeprowadzonych z międzynarodowym zespołem naukowców, badań, które wykazały, że ci, którzy spacerują, a podczas spacerów oglądają ptaki, czują się po prostu lepiej. Jak to działa, panie profesorze? Współpracując z panem doktorem Stanisławem Murawcem, który jest lekarzem psychiatrą z Warszawy, który też się w ogóle interesuje ptakami, zastanawialiśmy się, jak w czasie COVID-19, kiedy ludzie zostali zamknięci w czterech ścianach, czy istnieje jakaś możliwość, żeby po prostu nie zwariować, mówiąc w cudzysłowie. I okazało się, i to nie tylko, że my to zauważyliśmy, bo to na całym świecie praktycznie udało się dostrzec, że osoby, które interesują się przyrodą, jakby przynajmniej lepiej przeżyły tą pierwszą falę pandemii. I to pokazaliśmy w badaniach z kolegami z Finlandii i z Niemiec, i to już opublikowaliśmy, badając ludzi z 90 kilku krajów. Pokazaliśmy to nawet w Polsce na lekarzach psychiatrach, i opublikowaliśmy też, że lekarze psychiatrzy, bo my czasem zapominamy o tym, że żeby lekarz mógł dawać dobrą diagnozę, albo żeby naukowiec mógł prowadzić dobre badania, też musi mieć sprawny mózg i też musi być silny, nazwijmy to zdrowiem nie tylko fizycznym, ale zdrowiem psychicznym. Czyli można było powiedzieć tak nauczycielu, ale i lekarzu, uzdrów najpierw samego siebie. Więc rzeczywiście na sobie to przetestowaliśmy, ale prawda jest taka, że zaczęliśmy tych badań zbierać bardzo, bardzo dużo. Okazuje się, że takich sugestii, że kontakt z przyrodą, zwłaszcza spoglądanie na ptaki, pomaga naszemu zdrowiu fizycznemu i psychicznemu, było całkiem sporo. Natomiast większość z nich miała taki charakter troszeczkę opowiastek. A fajnie się poczułem, ktoś tam gdzieś napisał artykuł, ktoś tam gdzieś przeczytał, jakieś badania ankietowe, ale to wszystko jest troszkę, nazwijmy to, z naukowego, z metodologicznego punktu widzenia za miękkie. Z panią dr Patrycją Kwiatkowską, która jest lekarzem weterynarii i moją doktorantką, wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić coś konkretniejszego, czyli żeby fizjologicznie zbadać, czy rzeczywiście jak ludzie spoglądają na ptaki, to nie tylko w ankiecie mówią, że o, poczułam, czy poczułem się lepiej, że jak to poprawiło funkcjonowanie mojego układu nerwowego, tylko czy widać to w parametrach, które traktuje się jako taki pewien fizjologiczny wskaźnik zdrowia organizmu. To jest tak, jak idziemy do lekarza, to często nam są zlecane badania diagnostyczne, na przykład krwi albo moczu. Tutaj troszeczkę trudno o proste wskaźniki naszego samopoczucia. A więc wybraliśmy inny wskaźnik. Dobrze, żeby było jasne, jak mamy... No właśnie, jak Państwo to zbadali, że się poprawia. Można to zbadać na dwa sposoby. Jednym ze wskaźników jest badanie tego stresu, czyli wskaźnika kortyzolowego, czyli kortyzolu albo w odchodach, i tak się bada właśnie w ptakach, albo w moczu, albo w kale, no wszystko jedno, ale to jest, no powiedzmy sobie, nie budzi to sympatii. Więc my poszliśmy w drugą stronę. Jak badać radość, a nie stres? I to można też badać na różne sposoby. Jak zjemy czekoladę, to powiększa się u nas poziom dopaminy we krwi. A to byśmy musieli robić bardzo czułe testy, na przykład związane z pobieraniem krwi. Część osób boi się pobierania krwi, więc to też trzeba było wykluczyć. Więc postanowiliśmy sięgnąć po taki jeden z, no, też powszechnie w sumie stosowany wskaźnik, badania oksytocyny we krwi, czyli też takiego hormonu, który opisuje poziom szczęścia, czyli
obserwujemy, znaczy sprawdzamy poziom oksytocyny w ślinie przed pójściem na ptasi spacer i po ptasim spacerze i porównujemy te dwie wartości, czy rzeczywiście obserwacje ptaków czynią nas radośniejszymi. Ale ktoś by mógł powiedzieć, no dobrze, ale skąd wiemy, że to ptaki, a nie sam kontakt z zielenią, prawda? Mm-hmm. Bo sam kontakt z zielenią, samo przebywanie wśród dzikiej przyrody też poprawia funkcjonowanie naszego układu nerwowego i naszego układu nagrody. Mm-hmm. No więc jakby uczestnicy badań podzieleni są na dwie grupy. Na taką grupę kontrolną, która tylko sobie chodzi, patrzy, drzewa, coś tam. I druga grupa, która rzeczywiście przygląda się ptakom, widzi ptaka. Bo to nie jest tak, że ten ptak musi od razu powodować poziom szczęścia w naszym organizmie. Bo zobaczmy, że w części osób jest coś takiego jak konkurencja wewnętrzna, że chce za wszelką siłę zobaczyć ptaka. Jak mi się nie uda, to stres też może być duży. I jakaś frustracja się pojawia wtedy. Jakaś taka frustracja, dokładnie jak pani redaktor mówi. Więc my chcielibyśmy pokazać, że to obserwacja ptaków, taka niefrustrująca, pospolitych gatunków, takich, które łatwo zobaczyć, które łatwo oznaczyć, tak jak było w filmie Race, że najbardziej lubię filmy, które już kiedyś widziałem, to tak samo z ptakami, że najbardziej lubię te ptaki, które już kiedyś widziałem, które sam potrafię oznaczyć, to rzeczywiście, że taka obserwacja przynosi największy pożytek dla naszego układu nerwowego. A wliczają Państwo w te badania też taki aspekt związany z symboliką ptaków? Bo ja się panu profesorowi przyznałam, że też jestem wśród tego grona osób, aha, które w czasie pandemii zaczęły więcej przebywać na zewnątrz, spacerować, kontaktować się z przyrodą i obserwować, a nawet filmować ptaki, najróżniejsze gatunki. I na czym się przyłapuje? Na własnym przykładzie. Na tym, że na przykład wróbelek, skowronek, gil, dzięcioł, ojej, ile radości. Ale jak spotykam kruka czarnego, to od razu tutaj uruchamia się we mnie takie myślenie symboliczne, prawda? Tak, rozdziobią tak, nas kruki, wrony, żeromski tak, i to takie buduje niefajne obrazy. Jak to wygląda? W tej pracy tym się nie zajmujemy, ale rzeczywiście jest coś takiego, ja to nawet opisuję w różnych artykułach i w różnych książkach. Ze wspomnianym panem doktorem Murawcem napisaliśmy całą książkę, która mam nadzieję, że w grudniu przed Bożym Narodzeniem będzie dostępna, Ornitologia terapeutyczna. Tytuł jest taki mądry, ale to jest książka naprawdę, to jest zbiór esejów, ale z takiej medyczno-ornitologicznej perspektywy, gdzie to, o czym wspomina pani redaktor, też roztrząsamy, łącznie właśnie z symboliką, z tym, jak się niektóre gatunki zaadoptowały do naszego mózgu i nawet patrzymy nie tylko na radość, bo patrzymy na to, że przecież są osoby, które mają ornitofobię, czyli że boją się ptaków. Czyli że to spektrum naszego zainteresowania ptakami jest naprawdę, naprawdę olbrzymie. Jak pani redaktor pytała o symbolikę, to myślałem, że jeszcze krok dalej, bo jest rzeczywiście coś takiego, że jak się zaczyna obserwować ptaki i pochłonie nas to ornitomania, to w pewnym momencie jest to tak, że wszędzie dostrzegamy te ptaki. Na okładkach książek, na kafelkach w łazience, na krawacie kolegi albo na wiszącej zasłonie gdzieś u koleżanki, którą wizytowaliśmy, prawda? Że rzeczywiście ptaki wchodzą w nasz mózg i tak naprawdę robią tam dobrze. To też zachęcimy na pewno do tego, by sięgnąć po książkę, gdy tylko się ukaże, bo domyślam się, że to przecież symbolika różna też w różnych kulturach, a Państwo badali ornitologów z wielu krajów, tak? Więc to będzie tym Tak, no książka w zasadzie, no to jest gruba rzecz, przegląda, myślę, że całe spektrum badań psychologicznych i psychiatrycznych, ale też ornitologicznych na tych relacjach człowiek-ptaki, między innymi zahaczając o te różnice kulturowe i zresztą też pokazując jasno, jak niewiele o tych różnicach wiemy. To na pewno będziemy zachęcać jeszcze do książki, a na razie bardzo dziękuję panie profesorze za informację o tych badaniach. Moim i Państwa gościem był dzisiaj pan profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który mówił o tym, ile dobrego może w tym trudnym czasie zrobić nam spacer, podczas którego będziemy obserwować ptaki, bo jak przypomnę, z badań wynika, że ci, którzy tak właśnie spędzają wolny czas, są spokojniejsi, bardziej zrelaksowani i zdrowsi. Zachęcamy zatem Państwa do właśnie takiego spędzania wolnego czasu, do spacerowania, do obserwacji, bo to na pewno wyjdzie nam na dobre. Dziś w rozmowie dnia to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia podczas kolejnego spotkania.